I proszę Państwa, jeszcze musimy zmieścić tu Jędrka. Jakby ktoś nie widział, gdzie po dole siedzi, to teraz widać wyraźnie. Dobrze, to się sędzin. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kryteria, przede wszystkim tutaj zwracaliśmy razem z Ionem uwagę na to, czy bardowie wykonywali pieśni autorskie. To było jak gdyby podstawowe nasze kryterium. I teraz tak, jeżeli chodzi o pieśni autorskie, tutaj trzy grupy albo trzech wykonawców: Troy Baritz, Jędrek i Cacophonics oczywiście. Dokładnie, tak. I tutaj na pewno bardzo, bardzo dużo punktów było właśnie za to. Natomiast myślę, że jeżeli przechodzimy do nagród, to zaczniemy jak gdyby od najniższego miejsca, czyli za piąte i czwarte miejsce, ex aequo. No dobra, Ela, to co, wręczysz? No dobrze. Tatsu. I Szymon Sarre. Co? Trzecie miejsce. Ela, powiedz. Trzecie miejsce idzie w ręce Cacophonicsa. I tutaj naprawdę duże ukłony, szczególnie za tą drugą część, gdzie kawał fajnej improwizacji, piękne rekwizyty. Dobrze też. Okej. Okay. Miejsce drugie. I tutaj znowu przedstawiciel Podola. Jędruś! Właśnie bywa, że z tymi zdolniachami to się nic nie zmienia, tak? Miejsce pierwsze, Troy Baritz! Proszę Państwa, ponieważ z daleka nie widać, ja jeszcze raz przypomnę, jakie są nagrody i kto dostał jakie nagrody. Aha, przepraszam, bo jeszcze nagroda publiczności. Tak jest. Nagroda publiczności idzie do... Jędrka! Brawa. Słuchajcie, przypominam. Mamy dwóch głównych sponsorów naszego turnieju. Pierwszym sponsorem są organizatorzy Grunwaldu, którzy przeznaczyli nagrody pieniężne. Te nagrody pieniężne przekażemy już na zapleczu. Natomiast nagrody materialne zostały ufundowane przez Medieval Market. Pierwsze miejsce to jest krzesełko oraz złoty czeperon, który dostały dziewczyny. Brawa. Drugie miejsce to jest srebrny czeperon. Również sponsorem jest Medieval Market. Oraz nagroda finansowa od głównych organizatorów. Trzecie miejsce to jest brązowy czaperon. Oraz nagroda pieniężna od organizatorów, natomiast oczywiście czaperon od Medieval Market. Nagrody czwarte, piąte miejsce oraz nagroda publiczności. Tak naprawdę jest ufundowana chyba przez Józefa, naszego pomysłodawcę na imprezę na Grunwaldzie. Wielkie brawa dla wszystkich organizatorów i sponsorów i oczywiście przede wszystkim, proszę Państwa, dla naszych wykonawców. My mamy taki plan z RDO, że kiedyś może uda nam się wydać w końcu płytę z pieśniami naszych bardów. Jeszcze musimy troszeczkę nad tym popracować, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Słuchajcie, wielkie brawa jeszcze raz dla nich, żeby oni zapamiętali ten dzień. Są na Grunwaldzie, występowali na wielkiej scenie. Słuchajcie, to była druga edycja turnieju bardów. Absolutnie nie zamierzamy na tym poprzestać. W związku z tym zapraszamy na trzecią zimową edycję, która odbędzie się zimą w Piasecznie. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
A ja pragnę bardzo serdecznie podziękować oczywiście nieocenionym dziewczętom z komisji, które bardzo nas oceniły, uważam, sprawiedliwie. No i oczywiście nieocenionemu żartowi. Pamiętaj, ja zawsze jestem z tobą i w przyszłym roku.